Hej, kochani, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj będzie film z kategorii, którą ostatnio bardzo polubiliście i która przypadła Wam do gustu z tego, co widzę. Więc dzisiaj zobaczycie 50 pomysłów na stylizację wtedy, kiedy nie wiecie, co ubrać. Podzielimy to sobie wszystko na kategorie, tak więc mam nadzieję, że taki film Wam się spodoba. Jeśli tak, to pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji, dzwoneczka, żeby być ze wszystkimi filmami na bieżąco i oczywiście o łapce w górę. A lecimy teraz do przedstawienia kategorii. Tak jak już wcześniej wspomniałam, film podzieli się na kategorie i oprócz tego, że będą tutaj pomysły na stylizację, będą również takie najbardziej basicowe rzeczy, które warto mieć w swojej szafie, które możecie skomponować z innymi ciuchami i będzie Wam po prostu łatwiej wybierać jakieś stylizacje na różne okazje. Tak więc zapraszam do dalszego oglądania i do pokazania Wam większej ilości szczegółów. Mamy 5 kategorii i w każdej z nich pojawi się aż 10 pomysłów na stylizację, więc pierwszą z nich jest kategoria na co dzień, w której pojawią się takie basicowe outfity, które możecie ubrać na wyjście ze znajomymi, do miasta, takie po prostu standardowe na co dzień, co moglibyście ubrać, kiedy nie macie po prostu pomysłu. Kolejną kategorią jest kategoria do szkoły, w której pojawią się stylizacje na trochę cieplejsze dni, na trochę chłodniejsze i na takie standardowe. Też muszę zaznaczyć, że w każdej szkole są inne zasady ubioru. W niektórej będą mundurki, w niektórej możecie ubierać się jak chcecie, ale są ograniczenia również dotyczące ubioru, na przykład bez bluzek na ramionczek, tak więc będziecie musieli sobie po prostu te moje stylizacje dostosować. Starałam się wybierać takie najbardziej... które będą uniwersalne i które będziecie mogli po prostu ubrać i które będą zgodne po prostu z zasadami w Waszej szkole. Kolejna kategoria to kategoria na imprezę i na uroczystości, w której pojawią się bardziej eleganckie propozycje ubioru i mam nadzieję, że każdy znajdzie tu coś dla siebie. Czwartą kategorią jest kategoria na lato, w której pojawią się bardziej wakacyjne propozycje stylizacji. I ostatnim już kategorią jest kategoria na zimę, gdzie znajdziecie cieplejsze outfity oraz ubiór na tak zwaną cebulkę, który jest, uważam, najlepszy na taką pogodę. Więc już nie przedłużam i przechodzimy do pokazywania stylizacji, więc zaczynamy z pierwszą kategorią. Jako pierwszą stylizację zdecydowałam się połączyć różowy top na grubych ramionczkach oraz rozszerzone dżinsy z niesymetryczną talią. Dżinsy są ze Stradivariusa, a top z Reserve. Jest to bardzo standardowe, jednak efektywne połączenie, które możecie wykorzystać na co dzień. W drugiej stylizacji mamy te same dżinsy, jednak inną propozycję topu. Top jest z Reserve i jest dosyć niestandardowy, ponieważ posiada niebieskie wstawki na rękawach, co powoduje idealne połączenie z dżinsem. Ta stylizacja to zdecydowanie najwygodniejsze połączenie, czyli dresy w kolorze niebieskim z białymi wstawkami oraz top na cienkich ramionczkach w kolorze dresów. Cały set kupiłam w Bershce. Tutaj mamy kolejne bardzo wygodne połączenie, czyli czarne dresowe bermudy z Bershki oraz beżowy top w czarne kropki z bardzo dziewczęcymi rękawkami, które jest wiązane z tyłu. Całość prezentuje się świetnie, jest to naprawdę super połączenie. W tej stylizacji zdecydowałam się na połączenie rozszerzonych jeansów z dziurami oraz białego topu z narzuconym na wierzch sweterkiem zapinanym na guziczki. Cała górna część stroju jest z Bershki, natomiast spodnie ze Stradivariusa. Tutaj mamy bardzo standardowe połączenie, które warto mieć w swojej szafie. Mamy biały t-shirt, który znajdziecie praktycznie wszędzie, akurat ten jest z Steli Welly oraz ciemne granatowe jeansy, które ja mam z Orseya. Wracamy do dresów, bo to chyba najwygodniejsza część naszej garderoby. Zwykłe szare dresy z Bershki połączone z czarną bluzką z efektywnym nadrukiem z Shein. W tej stylizacji pokazuję połączenie obcisłych jeansów z dziurami oraz bardzo mocno oversize'owej bluzy z kapturem o wyrazistym kolorze. Całość stylizacji pochodzi z Bershki. Tutaj mamy kolejną odsłonę dresów już bardziej zwracających uwagę ze wzorem tie-dye białego i fioletowego oraz zwykłą bluzę bez rękawów z kapturem. Cały outfit jest z Bershki. I ostatnia już stylizacja w tej kategorii, czyli czarne dzwony i do tego kamizelka w kolorze moro. Dzwony Bershka i kamizelka Zara.
Moją pierwszą propozycją są bardzo efektowne dżinsy w szachownicę z ciemniejszym i jaśniejszym dżinsem oraz biały t-shirt, który jest z niebieskimi napisami, które idealnie komponują się z dżinsami. Spodnie znajdziecie w Stradivariusie, a t-shirt w Reserve. Kolejny outfit to połączenie eleganckich beżowych spodni z HM-u oraz obcisłego topu na grubych ramionczkach z półgolfem z Bershki. Kolejna bardzo dziewczęca stylizacja to są rozszerzone spodnie z dziurami ze Stradivariusa oraz kardigan wiązany na krzyż, również przez brzuch, co wygląda bardzo efektownie, który jest z Zary. Spodnie pozostają, a zmieniamy górę. Mamy tutaj kolejną propozycję sweterka, który jest bardzo miły w dotyku, w kolorze szarym zapinany na guziczki, również z Zary. Kolejny outfit to połączenie obcisłych dżinsów z dziurami z Bershki oraz białego t-shirtu z nadrukiem, również z Bershki, i szarej zapinanej bluzy z Taco. W kolejnej stylizacji zmieniamy górę stroju na białą bluzkę z buffkami, która na dole ma gumkę, która dostosowuje się do kształtu ciała, dzięki czemu podkreśla naszą figurę. No i bluzka jest z Zary. W tej stylizacji pokazuję Wam jako górę stroju skarb, który ostatnio znalazłam u siebie w lumpie. Jest to szara bluzka z bufiastymi rękawkami, dzięki czemu bardzo efektywnie wygląda i w środku jest ocieplana, co uważam, że jest bardzo przydatne na chłodniejsze dni. I tutaj kolejna bardzo fajna propozycja, czyli granatowa bluza z Oxfordu, którą znajdziecie w Stradivariusie, w połączeniu ze skinny jeansami z dziurami. Tutaj mamy już trochę mocniejszą stylizację, czyli znowu powtarzają nam się dżinsy z szachownicą ze Stradivariusa, pasek z Bershki, Skaja Steli Welly i t-shirt z Bershki. I ostatnia już stylizacja w tej kategorii to zwykła beżowa obcisła sukienka, dosyć długa, więc idealna do szkoły, z bufiastymi rękawkami, która świetnie wygląda z Adidasami. Przechodzimy do kolejnej kategorii i pierwszą stylizację, jaką mam Wam do zaproponowania, jest to skajowa spódnica z dwoma rozcięciami. Do tego mamy beżowe buty na obcasie oraz bluzka z rozszerzonymi rękawami w kwiaty. Całej stylizacji Bershka. Stylizacja cała na czarno, eleganckie spodnie rozszerzane na dole z Bershki, czarny top z marszczeniami na biuście i wzmacniamy ją o marynarkę, która świetnie akcentuje cały outfit. Materiałowe czarne rozszerzone spodnie z Bershki zostawiamy i zmieniamy na kolejną koszulkę z rozszerzonymi rękawkami, która jest wiązana z tyłu, również z Bershki. A tutaj jedna z moich ulubionych sukienek. Jest to sukienka z Bershki w bardzo modnym kolorze i o fajnym kroju. Z bufiastymi rękawkami i mniej więcej od miejsca pod linią biustu jest dopasowana do ciała, co sprawia, że świetnie podkreśla figurę. Nieco wygodniejsze połączenie, czyli eleganckie czarne krótkie spodenki połączone z bardzo przewiewną bluzką z bufiastymi rękawkami. Spodenki mamy z Cropa, a bluzka z Zary. Tutaj mamy bardzo fajne beżowe połączenie. Mamy śliczną sukienkę w kratkę, która jest z Pull & Bear'a oraz beżowy top na grubych ramionczkach z Zary. Tutaj mamy coś dosyć nietypowego, czyli jeansowa beżowa sukienka z odstającymi rękawkami, która jest z Zary. Tutaj mamy kolejną propozycję sukienki z bufiastymi rękawkami, które jak widzicie są bardzo modne w tym roku. Jest ona w kolorze siwym i jest z Bershki. Oraz must have nad must have'ami, czyli zwykła czarna sukienka z dekoltem, również z Bershki, z długim rękawem, która pasuje i do obcasów, i do białych Adidasów. I teraz przedstawiam Wam dosyć nietypową propozycję, którą kupiłam sobie wczoraj w H&M-ie. Sukienka w norweskie wzory, w bardzo modnym kroju w tym roku, która wygląda świetnie. Przechodzimy do przedostatniej kategorii na lato. I moją pierwszą propozycją jest kombinezon, który jest bardzo zwiewny i wygodny i wygląda bardzo fajnie. To jedna z najwygodniejszych rzeczy. Takich kombinezonów w sklepach, takich jak Bershka czy Stradivarius, znajdziecie mnóstwo. Drugą bardzo fajną propozycją są zwiewne niebieskie kuloty z wycięciami, które kupiłam w Bershce, oraz do tego może być cokolwiek. Ja na przykład wybrałam biały top na ramionczkach, również z Bershki. Kolejne bardzo standardowe połączenie, czyli spódniczka w kwiaty połączona z tym samym topem co wcześniej. Nie wiem skąd jest spódniczka, ale takich teraz w sklepach również jest pełno. Kolejna propozycja to bardzo popularne już od roku, które zostały w modzie, czarne kolarki z Bershki połączone z luźnym oversize'owym t-shirtem w kolorze liliowym, również z Bershki.
Przechodzimy teraz do sukienek. Pierwszy fason to obcisła, siwa sukienka u góry zapinana na guziczki z kołnierzykiem, która jest z Bershki. Jest bardzo sportowa, więc możecie ją ubrać również do Adidasu. Kolejna propozycja to bardzo zwiewna, żółta sukienka z kropki z dekoltem. Ja pod nią zawsze ubieram biały top, ponieważ ma dosyć ten dekolt szeroki i to jest bardzo fajny tip do takich sukienek. Znowu mamy połączenie czarnych dresowych bermud z Bershki z t-shirtem z pomarańczowymi wstawkami na rękawach przewiązywaną przez brzuch. Teraz takie wiązania są bardzo modne, tak więc warto mieć coś takiego w szafie. Nie mogło oczywiście zapragnąć bardzo modnych w to lato koszul, które są w przeróżniastych kolorach. Moja jest akurat ze Stradivariusa, możecie je nosić luźno, możecie sobie je również przewiązać. I ja je skomponowałam z krótkimi spodenkami z kropa oraz z białym topem z Bershki. Bardzo standardowe połączenie kolorystyczne, czyli białe krótkie spodenki z kropa oraz czarne body z falbanką, również z kropa. I powracamy do sukienek, która jest o bardzo modnym w tym roku kroju. Cała sukienka jest w niebieskie kwiaty i posiada wstawki z czarnej koronki. Tą sukienkę również kupiłam w H&M-ie. Następna i ostatnia już kategoria na zimę. Wracamy do eleganckich spodni z Bershki. I łączymy je z fioletowym golfem z Bershki oraz czarną skajową marynarką z Reserved. W tej stylizacji zmieniam tylko górę stroju na pół golf w panterkę z długim rękawem z Teriwelli oraz na beżową dwustronną koszulę z Bershki. Kolejna bardzo ciekawa rzecz, która ostatnio weszła w modę, czyli taki sweterek, który składa się tylko z rękawów i golfu, które możecie nałożyć na każdy t-shirt i na każdy top, żeby nie było Wam chłodno. Na pewno bardzo przydatne na chłodną pogodę są body. Ja tutaj mam akurat siwe body z bardzo ciepłego i miłego materiału podkreślające biust i skomponowałam je ze zwykłymi obcisłymi jeansami z Bershki. Następna propozycja to te same jeansy połączone z białą bluzą, które zaakcentujemy kataną. Jest to bardzo ciepłe połączenie, które możecie wykorzystać na chłodniejszą pogodę. I zmieniamy górę stroju na piękny, pistacjowy, bardzo miły w dotyku sweterek z Bershki. Tutaj, jak już pewnie kojarzycie, mamy znowu podniczkę w kratkę z Pull&Bear'a połączoną bardzo ciepłym, beżowym sweterkiem również z Pull&Bear'a. I do tego przydadzą się nam oczywiście ocieplane rajstopy. Znowu bierzemy w ruch moje czarne dzwony jeansowe z Bershki i łączymy je z czarnym golfem z Bershki. Akcentujemy to wszystko koszulą czarno-biało-szarą z taką. Zmieniamy górę na piękny lawendowy sweterek z dekoltem w serek. Z mojito. I ostatnia 50. stylizacja na ten odcinek to niebieskie jeansy w stylu mam jeans z Bershki oraz zwykła szara bluza z kapturem. To już by było na tyle z tych stylizacji. Koniecznie napiszcie mi w komentarzu, która stylizacja była Waszą ulubioną. Mam nadzieję, że ten filmik w jakiś sposób pomógł Wam wybrać jakiś outfit na jakąś okazję czy uroczystość, którą będziecie kiedyś obchodzić. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji, dzwoneczka, żeby być ze wszystkimi filmami na bieżąco i o łapce w górę. I widzimy się w kolejnych filmach. Pa, pa!